Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Rozmowa polityczna. Polityczne i sprawy lokalne i wiele innych. Adam Jaśnikowski jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czwórka na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. To nie nasza pierwsza rozmowa, bo kandydował Pan do Sejmu z ramienia, no nie zmienił Pan w ciągu paru miesięcy partii, więc z ramienia Koalicji Obywatelskiej startował Pan do Parlamentu Polskiego, teraz Sejmik. Dam linka do poprzedniej rozmowy, jak ktoś będzie zainteresowany, dobrze, o czym mówiliśmy, jak najbardziej. Na radiodoba.pl ten link jest, ta rozmowa jest, ta pierwsza rozmowa jest dostępna, teraz jest ta druga. Ale niezależnie od wszystkiego, jakby ktoś, nie wiem, nie słuchał, nie interesował się, ale bardziej obchodzą go wybory samorządowe na przykład, żeby pan powiedział parę słów o sobie. Adam Jaśnikowski, mieszkaniec regionu, przedsiębiorca, osoba, która skończyła studia wyższe, ekonomiczne, mówiąca dobrze językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim, kochająca podróże, zagraniczne i po Polsce. Zakochany w regionie. Co jeszcze takiego mogę powiedzieć? Mający rodzinę i biznesy. Rodzina bardzo lubi swoją prywatność. Ja to absolutnie rozumiem. No, pan nie może być osobą, nie wiem, bardzo prywatną, skoro kandyduje czy do Sejmu w październiku, czy tutaj, do teraz tutaj do Sejmiku. A propos Sejmu, to chciałem bardzo podziękować tutaj wszystkim słuchaczom, którzy oddali na mnie głos w poprzednich wyborach. Miałem 6 wynik, co z 14 wydawałoby się prawie niemożliwe. Był to drugi po 4 parlamentarzystach, także bardzo dziękuję tutaj wszystkim wyborcom, słuchaczom za zaufanie. A przed nami wybory do samorządu wojewódzkiego, czyli tak do sejmiku, i prosiłbym tutaj o rozważenie mojej kandydatury. W związku z tym spotykamy się w Radiu Doba. Dokładnie. Zanim powiemy o takich konkretnych sprawach związanych z potrzebami Dolnego Śląska, zwłaszcza tej południowej części, czyli byłego Wałbrzyskiego, ziemi kłodzkiej, dzierżoniowskiej, wałbrzyskiej, świdnickiej, ząbkowickiej i tak dalej, to chciałbym, żeby pan odpowiedział na takie proste pytanie, może zaskakujące dla wielu, nie wiem, słuchaczy, ale żeby wytłumaczyć, czym jest w ogóle sejmik, po co on w ogóle jest, bo mamy to wyobrażenie, ja już to powtarzam, już nie w jednym podcaście to mówiłem, że mamy takie wyobrażenie, no wiadomo, głosujemy na swoją radę miejską, na swojego wójta, burmistrza czy prezydenta miasta i to jest dla nas takie oczywiste. Już takie mniej oczywiste jest głosowanie na radnych powiatowych, ale przecież to tam też są ważne kompetencje istotne, ale powiedzmy to jest takie już trochę oddalone od nas, a ten sejmik to w ogóle jest taki trochę abstrakcyjny. Jakiś sejmik? A ten jakiś sejmik, ten sejmik jest bardzo, bardzo istotny, jeżeli chodzi o kwestie nawet finansowania różnych istotnych dla społeczeństwa elementów, nie wiem, inwestycyjnych. O nich za chwilę też oczywiście powiemy. Także sejmik to jest samorząd wojewódzki i tutaj w sejmiku dolnośląskim mamy 36 radnych. Jest to też taka ciekawa liczba. Mamy kilka okręgów wyborczych. My akurat tutaj startujemy w takim okręgu byłego województwa wałbrzyskiego, gdzie jest kilkaset tysięcy osób głosujących, co się może wydawać no, czymś bardzo, bardzo trudnym, ponieważ no, któż z nas zna tyle osób? Bo znamy swoich sąsiadów, znamy swoich przyjaciół, znamy swoje rodziny. No na pewno łatwiej, w tym sensie takim logistycznym, łatwiej kandydować na radnego. Na pewno. Bo nie tylko, że kandydujesz ze swojego miasta, to jeszcze ze swojej dzielnicy, tak? Czy ze swojego osiedla. Tak, mamy takie gminy tutaj w okręgu, jak na przykład Lewin Kłodzki i mam kolegę, który kandyduje na radnego. Mam pytanie do pana redaktora, ilu tam może być wyborców w jego okręgu? Nie, może być, nie wiem, kilkuset. On mi powiedział, że tam jest 40. W związku z tym mówi, że mam jeszcze 3 tygodnie do wyborów, no to tak postaram się z każdym przynajmniej tą godzinę porozmawiać.
I to nie będzie strasznie trudne, i prawda? To nie będzie trudne. Z każdym naprawdę można się tej herbatki czy kawy napić i naprawdę porozmawiać tutaj, z każdym mamy mojego... Tutaj kilkaset tysięcy, to proszę mi wierzyć, że to do jest 2074, tak, to, ale to chyba nie o tych wyborach rozmawiamy, tak, prawda? Tylko rozmawiamy o tych z 7 kwietnia. Ale wrócę do tego pytania o ten sejmik. Że, dlaczego on jest tak ważny? Sejmik jest ważny, ponieważ sejmik zajmuje się rozwojem regionu, rozwojem województwa. Sejmik... przekierowuje też pieniądze unijne. Prowadzi, prawda? tak. Taką można rozdysponowuje powiedzieć, tym. Mhm. Tak, oczywiście prowadzi jakby politykę regionalną w rozumieniu takim, że dysponuje środkami Unii Europejskiej poprzez taką Dolnośląską Instytucję Finansową i przez inne instytucje finansowe. Dystrybuuje w ciągu 7 lat budżetowych kilkadziesiąt miliardów złotych w gminy regionu. To są naprawdę olbrzymie kwoty, które trafiają na nasze drogi, do naszych szpitali, na ocieplenie elewacji różnych wspólnot mogą trafić. Do kolei. Mogą trafić na wodociągi, kanalizacje. Tak. I tak dalej w regionie. Do klubów sportowych, do OSP, do koła gospodyń wiejskich, do rozwoju turystyki i tak dalej. Nawet tak zwane czerwone karetki są finansowane, które otrzymają ochotnicze straże pożarne, są finansowane przez właśnie Sejmik Dolnośląski. Czerwone karetki to takie powiedzmy mini pogotowie ratunkowe, tak? Którym mogą dysponować strażacy, żeby nie jechać do kogoś, to tam, nie wiem, zasłab podczas na przykład jakiejś, nie wiem, nie daj Bóg, powodzi. Często jest tak, że karetki są niedostępne, czy dyspozytorzy nie mają ich dyspozycji, a jadą po chorego wielkim wozem strażackim na przykład, prawda? Strażacy z Jaźwiny, Olesznej czy z innych gmin, czy z innych miejscowości mogą właśnie szybko dojechać właśnie takim wozem OSP. Jasne, to jest bardzo ciekawa inicjatywa. A ja tu sobie zapisałem takimi hasłami, o czym z panem rozmawiać, bo tak mi się wydaje, że to wzbudza, znaczy dużo rzeczy wzbudza oczywiście emocje, ale bardzo dużo mówi się o rozwoju kolei Dolnośląski, ale nie tylko Dolnośląski, w sensie na Dolnym Śląsku koleje Dolnośląskie to po prostu firma, która przewozi ludzi z Wrocławia do Kłodzka i tak dalej. Którą też oczywiście nadzoruje marszałek województwa jak najbardziej. I sejmiki. A drugie to są drogi. Drogi wojewódzkie też, które mamy w regionie. Ich jest całkiem sporo. Niemalże w wielu gminach mamy drogi gminne, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie i później oczywiście drogi krajowe, które są najlepiej utrzymane, można powiedzieć. Czy ekspresówki, na którą czekamy. Ja będę miał to szczęście, że do Dzierżoniowa będę miał szybciej, do Kłodzka to będzie trochę później, a potem będziemy się zastanawiać, czy do Boboszowa, czy do Kudowy Zdroju. No i powinno być w jedną i drugą stronę, prawda? Ja mam nadzieję, że i tu, i tu. I mam nadzieję, że to też będzie walczyć, żeby ta droga do Łagiewnik powstanie jak najszybciej. Łagiewnik, czy Ząbkowic później Barda, Kłodzka. No i potem do tych dwóch granic, czyli w stronę Chorwacji, jak ja mówię, o Boboszowie i w stronę Czech, w tym przypadku, jeśli chodzi o drogi i tu te przejścia graniczne, to na pewno musimy zabiegać o współpracę z naszymi partnerami czeskimi, by oni też budowali w naszym kierunku swoje drogi ekspresowe. No tak, bo dojedziemy znów do Kudowy, a dopiero potem w okolicach Hradca, tam trochę przed Hradcem jest autostrada, to samo S3 skończy się w Lubawce. Tak. A dalej tej autostrady, w sensie drogi ekspresowej, bo to będzie droga, to jest droga ekspresowa, no nic nie ma, nie? Znów trzeba wjechać na zwykłe drogi. Także sejmik ma naprawdę dużo różnych ciekawych kompetencji, które mają duże znaczenie dla rozwoju regionu. To jest, ja może podam jako budżet roczny z urzędu sejmiku, to są ponad 3 miliardy złotych wydawane tutaj w regionie, nie licząc pieniążków unijnych. Rozumiem. No to jest takie wyobrażenie, nawet jak to podzielimy przez 4, bo są 4 te byłe województwa, tak? To dalej mówimy o kwotach około miliarda, nie licząc tych miliardów, które będą teraz rozdysponowane. Są pieniążki transferowane z KPO, czy w ogóle z Unii Europejskiej. Drogi, kolej, to są szpitale wojewódzkie, czyli elementy zdrowia, czyli tam, gdzie pojawiają się naprawdę te najtrudniejsze przypadki, tak? Bo to często tak kojarzymy, że te podstawowe szpitale powiatowe zajmują się oczywiście chorymi, często bardzo mocno chorymi, ale już taka ta specjalistyczna, mocna opieka jest często właśnie w tych szpitalach
wojewódzkich, tych największych, to są bardzo ważne, bo my cały czas jakby odpowiadamy na to pytanie, po co w ogóle jest ten sejmik, tak? Żeby wytłumaczyć skalę i ważność tego elementu samorządowego, tak? Bo to są wybory samorządowe. To już jest taki jakby ostatni organ samorządowy, który mamy w kraju. I potem jest wojewoda, który jest przedstawicielem premiera i tak dalej. Sejm i senat. Tak. To, co panu jakby najbliższe, czy znaczy domyślam się, że kolej i drogi, to też pewno panu... kolej i drogi, bo to nas łączy. To nas łączy, pomimo tego, I nie wyklucza, prawda? To nie powinno wykluczać, a niestety mamy sytuację, mamy też gminy, mamy miejscowości, które są komunikacyjnie, może nie całkowicie wykluczone, ale są pustynią komunikacyjną, tak możemy chyba to nazwać. Problemem. Mają mieszkańcy z dostaniem się do lekarza, czy też do urzędu. Czy do czegokolwiek, czy na zakupy, tak? Mówimy o takich sytuacjach, które się raz na jakiś czas zdarzają, ale mówimy dlatego, o takim... Dlatego na szczęście w wielu gminach w tym momencie, od tego roku, ruszyły komunikacje miejskie, gminne. Ja podam jako przykład nowych dwóch gmin, o których wiem, że od stycznia ruszyły, to jest gmina Byszczyca Kłodzka i gmina Stronie Śląskie. Czyli tam, gdzie naprawdę... Tam był olbrzymi problem komunikacyjny dla mieszkańców. A tym bardziej, że naprawdę te wioseczki są naprawdę urokliwe i z perspektywy turysty to fantastyczne miejsce, ale jak się tak przyjrzymy dokładnie i jak nie mamy prawa jazdy, jak nie mamy samochodu, to co mamy robić tak naprawdę? No, jesteśmy wykluczeni na każdym etapie edukacyjnym, zdrowotnym, czy związany z, nie wiem, z dojazdem do pracy. No, na każdym etapie. To jest oczywiście trudnym. O tym też rozmawialiśmy, o tym też przed wyborami parlamentarnymi. Ja myślę, że to jest taki problem całego kraju, ale tutaj jakby koszula bliższa ciału, więc w Sejmie możemy tego szukać, ale szybciej jak poszukamy tego w sejmiku. Na poziomie sejmiku możemy rozwiązywać tego typu problemy. Możemy rozwiązywać problemy też kolejnictwa. Wiadomo, że to właśnie sejmik finansuje rozwój kolei dolnośląskich i rozwój linii kolejowych. Tutaj miałem już rozmowę na ten temat, że tutaj będzie w stronę, mówię o Dzierżoniowie, Bielawie, tak, będzie w stronę Srebrnej Góry, w stronę też Pieszyc, Łagiewnik, Piła Wygórnej i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę będzie super, bo z takiego Dzierżoniowa czy z Bielawy będzie można dojechać do Wrocławia poprzez Piławę, Niemcze, Łagiewniki Jaworzynę i przez Sobótkę. Oczywiście i to będzie ciekawe, ponieważ mieszkańcy z jednej strony będą mogli korzystać komunikacyjnie, oprócz tego dla turystów będzie to taka dobra możliwość dla może mieszkańców Wrocławia przyjazdu i skorzystania tutaj poznania pięknego powiatu dzierżoniowskiego. Pięknego powiatu kłodzkiego, pięknego powiatu ząbkowickiego, wałbrzyskiego i świdnickiego, jak najbardziej. Tutaj musimy o wszystkich mówić. Też między sobą tutaj można też się przecież przemieszczać, bo tak naprawdę to nie znamy, często nie znamy dobrze swojego powiatu. A co dopiero ościennego, bo mówimy o turystach tam skądś z daleka, a my mówimy o takiej turystyce też międzypowiatowej, żeby zwiedzać to, co mamy najbliżej, niekoniecznie kupować all inclusive do Egiptu. Najpierw poznajmy to, co mamy wokół. Do Egiptu też oczywiście warto polecieć, oczywiście, jak najbardziej. Możemy też lecieć na all inclusive, ale pamiętajmy o zwiedzaniu naszego pięknego regionu. No to my zawsze, w tych naszych rozmowach, zawsze tych prywatnych, tych na antenie musimy to podkreślać. Turystyka. No bo to jest, no nie chcę mówić, że pana konik, ale to też jest związane z pana taką działalnością. Ja jestem przedsiębiorcą, który prowadzi kilka pensjonatów wspólnie z małżonką. Mamy też dwie restauracje. Zapraszamy serdecznie tutaj w nasz region. Ja może powiem, jakie to są miejscowości. To są miejscowości Lądek Zdrój, Długopole Zdrój, Międzygórze, Byszczyca Kłodzka, Duszniki Zdrój, no takie, Polanica Zdrój. No także to są takie wymieniamy jedno z najpiękniejszych miejsc w regionie. Czy Różanka. To są takie piękne miejscowości tutaj w regionie, do których serdecznie zapraszamy. Ja uważam, że turystyka to jest też taka przyszłość i taka możliwość rozwoju tego regionu, bo to są potencjalne pieniążki przyjeżdżające z tymi naszymi turystami, którzy wydają je tutaj w naszych lokalnych sklepach, pensjonatach, w sklepach idea jest taka, że oczywiście kupują tutaj lokalne produkty i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jakby tego elementu nie musimy tłumaczyć, chociaż uważam, że bardzo warto o tym jakby powtarzać, bo niektóre gospodarki świata są tylko oparte na turystyce. Oczywiście. My tego nie musimy robić, że tylko na turystyce, ale ona jest niezwykle
istotna w rozwoju regionu, zwłaszcza tych takich miejsc, które są naprawdę bardzo daleko od jakiegokolwiek centrum, bo mówimy tutaj o ziemi kłodzkiej, są takie naprawdę małe miejscowości jak, i bez tej turystyki tam tego przemysłu no, nigdy nie będzie na jakimś takim wielkim poziomie. Nie, na przykład miejscowość Zieleniec. Bez turystyki, bez nart. Oczywiście piękne miejsce, ale... No, ale nic z tego nie wynika. Turyści tam są potrzebni. Latem oczywiście. Też, polecam też latem, Zieleniec latem. Przecież nie będziemy budować fabryki między górami, tylko tutaj przepiękna, absolutnie przepiękna miejscowość. Polecam. Mieszkańców regionu, tak. Polecam samą miejscowość, polecam jako to źródło do tego, żeby się pojawić na Śnieżniku, tak, bo to jest jedna z tras umożliwiających wejście na... Czy od strony Świętej, czy od strony Stronia, Kamienicy możemy wejść na Śnieżnik, także jak najbardziej zapraszamy. Ja myślę, że to jest temat turystyki, to myślę, że to jest w ogóle osobny wątek na dobrze, panie redaktorze, nie jedną rozmowę, ale nie, ja teraz nie żartuję, nie po to, żeby uciąć jakby ten temat, tylko naprawdę tutaj jest... Nie, turystyka, traktujmy turystykę jako taką naprawdę szansę rozwoju regionu, takie koło zamachowe do rozwoju gospodarki lokalnej. Mamy w promieniu, tutaj patrzę nawet na Dzierżoniu, w promieniu 60 kilometrów, 70, tak powiedział, to tak patrząc w stronę powiedzmy Międzylesia, bo tam najdalej, czy Boboszowa. I w każdym kierunku, zaczynając od Wrocławia, poprzez, nie wiem, Zamek Książ, Polanica, Kudowa, Polanica, Duszniki, Lądek, oczywiście. Tak dalej. Mamy po prostu, uwierzcie mi, całego życia nam zabraknie, żeby przejść przez te wszystkie, nawet ścieżki i jakieś ale uliczki, zaułki. Próbujmy przechodzić jak największą ilością tych naszych ścieżek, tych naszych uliczek, bo warto. Warto poznawać i warto też, żeby te pieniążki wydawać w regionie. I żeby zachęcać, żeby z innych regionów wydawali u nas. O, jak najbardziej zapraszam, panie redaktorze. Na koniec chciałem zapytać o to, że mówiliśmy o tej kolei, w ogóle o komunikacji, o wykluczeniu, o drogach, o turystyce, o tym, żeby doceniać to, gdzie mieszkamy. Ale też sejmik, bo dzisiaj to jest jakby główny wątek naszej rozmowy, to też możliwe wsparcie dla ochotniczych straży, już pan trochę o tym wspomniał, dla kół gospodyń wiejskich, dla klubów sportowych, dla infrastruktury sportowej. Chciałbym, żeby coś więcej pan na ten temat powiedział. No, sejmik dolnośląski, czy w ogóle sejmiki dysponują pieniążkami, które powinny być dysponowane dla samorządów, dla wspólnot mieszkaniowych, na przykład na dofinansowanie ocieplenia. No tak, bo tego się jakby nie, o tym się właśnie tak. Nie mówi, nie? Ochotnicze straże pożarne mogą też skorzystać z kilku programów, które są w sejmiku, czy w różnych sejmikach. Ja tutaj też chciałbym wdrożyć różne programy, gdy będę radnym. Na pewno chcielibyśmy, żeby więcej pieniążków szło do kół gospodyń wiejskich na różnego rodzaju programy. Dużo pieniążków chcielibyśmy, żeby były też fundusze na rozwój klubów sportowych i infrastruktury sportowej. Dlaczego? Bo ta infrastruktura potrzebuje pieniędzy, a nasze samorządy gminne nie zawsze mają pieniążki na rozwój. Tak, bo to są często bardzo wielomilionowe, tak. Duże inwestycje, często ponad regionalnym. Ponad możliwościami po prostu takiego prostego budżetu niedużej gminy, a takich właśnie nawet chociażby w powiecie kłodzkim, tych małych gmin po prostu jest, no tam większość to są po prostu dużo, ale małe gminy. Czy ząbkowickim, jak najbardziej, mamy to takie są po prostu małe gminy. Które mają infrastrukturę, mają fajnych sportowców, ambitnych sportowców, którzy potrzebują infrastrukturę sportową, dzięki właśnie sejmikowi możemy ją budować. Ale myślę, że nie tylko dla tych wybitnych sportowców, tylko dla takiej rekreacji, dlatego, żeby zwykły mieszkaniec, który raczej złota olimpijskiego nie zdobędzie, ale swoje własne wewnętrzne złoto olimpijskie przecież każdy może z nas sobie zdobyć. Nie? Ale panie redaktorze, mamy też tutaj świetnych sportowców, jak na przykład Zieliński. No tak, to jest człowiek, który też wspiera ten region, mówię o Ząbkowicach. Też jest od nas, także. Krzysiek Piątek z Niemczy, Dzierżoniowa, bo tak nie chcę niczego, on jest chłopak z Niemczy. Obie gminy się przyznają. Tak. Znaczy, wiadomo, że sukces ma wielu ojców, nie? Tak, porażka niekoniecznie. Nie? Więc, a teraz jeden i drugi naprawdę odnoszą świetne sukcesy sportowe. Mamy też biatlonistów i czy biatlonistki w Dusznikach Zdroju też, które jeżdżą na olimpiadę. Także to są niesamowite talenty w regionie, które trzeba wspierać. I o nich mówić. I o nich mówić, oczywiście reklamować. Promować. Mamy kolarzy, mamy różnego rodzaju, mamy sporty walki, które też są bardzo takie aktywne
w regionie. To się dzieje. Zachęcam do czytania portalu. Mówię o boksie, który też jest bardzo aktywny. Oczywiście. Taekwondo i tak wiele innych klubów, które odnoszą takie sukcesy. Także na pewno. Ja bym chciał, żebyśmy te wszystkie nasze sporty w miarę możliwości finansowych sejmiku wspierali. Ja też odsyłam do... Ja też do... jako prywatny przedsiębiorca wspieram kluby sportowe i też, że tak powiem, działam z nimi i spotykam się od wielu lat. Ale to już pan też mówił to o tym w zeszłym roku, to się chyba raczej nie zmieni, znaczy, żeby pieniędzy starczyło na to wspieranie, wiadomo, żeby starczyło pieniędzy, to musi być rozwój regionu, żeby był rozwój regionu, musimy zadbać o kasę, nie wiem, z Unii Europejskiej i dobrze nią dysponować. No i tak dalej, i tak dalej. Odnoszę do pana Facebooka też, bo tutaj na tej ulotce, którą tutaj dostałem, jest przekierowanie do pana Facebooka. Myślę, że tam pan więcej jakichś szczegółów podaje. Zapraszam na temat tej swojej wizji. Do znalezienia mojej osoby na Facebooku Adam Jaśnikowski. Tam jest taki ciekawy profil, fanpage, którym prowadzimy różne ciekawostki z regionu, aktualności. Puszczamy na tego Facebooka. W opisie na radiodoba.pl i na doba.pl tam link jest dostępny. Już możecie Dziękuję. Państwo sobie kliknąć i poczytać. Jeżeli będziecie chcieli poznać więcej szczegółów. Zresztą tu kontakt, nawet jest kontakt telefoniczny. Tak, widzę, nawet gdyby ktoś... Przyznam, że to się rzadko zdarza, żebym zobaczył na ulotce kandydata numer telefonu. Oczywiście, gdyby ktoś z państwa chciał się ze mną spotkać, umówić, porozmawiać, miałby jakiś problem, czy jakieś chciałby pytania, czy jakieś sugestie. Nie? Jak opowiedzieć na temat jakiejś sytuacji, czy klubu sportowego, z którymi się spotykam. Tutaj jest mój numer telefonu. Można każdy z osób, która chce się umówić. Bardzo, przyznam, bardzo rzadkie. Tak? Jakby ktoś podawał swój numer. No, znaczy to mówię jako komplement. No, ja zachęcam do kontaktu. Ja powiem, ja uważam szczerze, ja że każdy radny taki czy inny powinien mi podać swój numer telefonu, nawet jeżeli to jest osobny numer telefonu na czas, nie wiem, kadencji. Dostęp do każdego radnego powinien być bezapelacyjny, bo po to został wybrany, żeby go nie szukać, prawda? Oczywiście. Tylko po prostu mieć do niego dostęp. Którego nie zamierzam zmieniać z takimi... Nie, po tylu latach się numeru telefonu nie zmienia. Chyba, że chcemy hodować już tylko kozy w górach bystrzyckich, na przykład. Piękne miejsce, nie tylko piękne, do hodowli. Piękne, na przykład spalone. Owiec. Także. A, oj, cudne, jedno z cudowniejszych miejsc. I znowu wracamy do turystyki. No, ale to zawsze tak będzie, dlatego powiedziałem, że o tym i tylko o tym powinna być w ogóle osobna rozmowa. Także bardzo dziękuję. Adam Jaśnikowski, czwórka na liście Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję. Do bardzo zobaczenia. Dziękuję, panie redaktorze. Proszę o głos. Słuchaliście podcastu Radia Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radia Doba są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Przedsiębiorstwo Budowlane Jaskulscy, cykl English jest głupi, Studia Status i portal doba.pl.